kochani, tu Candy Mona. W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami swoim pierwszym wrażeniem na temat lakierów hybrydowych marki Black Pearl. Po raz pierwszy właśnie miałam okazję korzystać z tych lakierów, więc powiem Wam, jakie mają krycie, jaką mają konsystencję i jak ogólnie mi się sprawdzają, ale przy okazji też zobaczycie sami w praktyce, jak się sprawdzają, ponieważ postanowiłam przygotować takie nowe walentynkowe pazurki, ponieważ teraz właśnie niebawem mamy walentynki, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam to swoje zdobienie, no to zapraszam Was do oglądania, a w dalszej części tego filmiku pokażę Wam jeszcze pozostałe kolory, które posiadam. Zaczynam od przygotowania skórek, więc najpierw nakładam na nie żel zmniejszający, a następnie odsuwam je przy pomocy drewnianego patyczka. Następnie przemywam paznokcie wacikiem nasączonym cleanerem, aby usunąć resztki żelu i przechodzę do matowienia płytki. Robię to oczywiście przy pomocy delikatnej polerki i tutaj skupiam się głównie na końcówkach paznokci oraz okolicy przy skórkach. Ponownie przemywam paznokcie cleanerem, aby pozbyć się pyłków, no i teraz mogę już przejść do nakładania bazy hybrydowej. Jest to baza o nazwie Super Strong Base i jest ona bardzo gęsta, troszeczkę przypomina mi taką typową bazę czy też żel budujący, dzięki czemu właśnie możemy nie tylko nałożyć tę bazę na samą płytkę paznokcia, aby stylizacja nam się trzymała, ale również możemy delikatnie sobie tego pazurka nabudować. Po utwardzeniu bazy przychodzę do nakładania kolorów i ja tutaj zdecydowałam się na dwa odcienie czerwieni oraz biel. Jeżeli chodzi o konsystencję to są to lakiery stosunkowo gęste, natomiast jeżeli oglądacie mój kanał to wiecie, że ja tego typu lakiery właśnie lubię najbardziej Mi się nimi po prostu wygodnie maluje, więc jeżeli tak jak ja wolicie gęstsze lakiery to myślę, że te Wam przypadną do gustu Tym bardziej, że krycie też jest naprawdę fajne, co możecie tutaj zobaczyć w trakcie malowania Już praktycznie po jednej warstwie nie ma prześwitów, a po dwóch warstwach mamy 100% krycie Więc ja z formuły tych lakierów jestem naprawdę zadowolona jeżeli natomiast chodzi o zdobienia, to tutaj zdecydowałam się na wykonanie białych serduszek na czerwonym lakierze oraz czerwonych serduszek na białym lakierze, nałożyłam sobie jak widzicie troszeczkę białego lakieru na szklaną podstawkę, no i teraz przy pomocy cienkiego pędzelka zaczynam malować serduszka. Wzory tymi lakierami maluje się dość łatwo, ponieważ tak jak wspominałam mają one stosunkowo gęstą konsystencję I takie lakiery właśnie bardziej się nadają do malowania jakichś drobnych wzorków niż rzadsze Ponieważ rzadsze będą się nam o wiele bardziej rozpływały No i te wzory nie będą takie wyraźne, tak jak właśnie w tym przypadku No i oczywiście to, że mamy tutaj takie dość mocne krycie No to sprawia, że nie musimy już dokładać kolejnych warstw na nasze wzorki Więc myślę, że jak najbardziej jeżeli chcecie hybrydami malować wzorki to te Kiedyś się do tego nadają. Ja jak widzicie kontynuuję malowanie swoich serduszek w różnych kierunkach, ponieważ nie chcę żeby to zdobienie było takie jednolite, wolę żeby te serduszka właśnie były takie poprzemieszczane względem siebie niektóre są troszkę większe niektóre są troszkę mniejsze tak naprawdę nie musimy się tutaj aż tak bardzo starać. A właśnie wspomnę tutaj jeszcze, że jeżeli któreś serduszko Wam nie wyjdzie albo gdzieś się delikatnie rozpłynie, no to można wtedy leciutko sobie drewnianym patyczkiem, że tak powiem zdjąć Nadmiar tego lakieru i to troszeczkę już uratuje nam sytuację. Oczywiście, jeżeli za dużo Wam się to rozleje, gdzieś ten wzorek wyjdzie nie taki jak chcecie, no to można całość zmyć po prostu wacikiem nasączonym cleanerem i zacząć od początku. Natomiast ja tutaj nie miałam aż takiej potrzeby, więc namalowałam sobie najpierw właśnie białe serduszka. No i przeszłam do serduszek czerwonych. Tutaj jak widzicie, również malowałam sobie takie nieregularne serduszka. No i to serce na samym końcu pazurka nie do końca mi się Podobało, dlatego postanowiłam je zmyć tutaj, żeby nie naruszyć tych pozostałych serduszek, wzięłam po prostu patyczek kosmetyczny, namoczyłam go w cleanerze i zmyłam delikatnie sobie samo serduszko z końca. Natomiast jeżeli wy boicie się, że wasze zdobienie zepsuje wam się w trakcie malowania, no to możecie po prostu w trakcie utwardzać sobie te serduszka. Czyli na przykład malujecie jedno dwa serduszka, utwardzacie w lampie. No i dopiero wtedy malujecie kolejne, dzięki czemu, nawet jeżeli to kolejne wam się zepsuje, będziecie musieli je zmyć no to te poprzednie są już utwardzone no i zostają na paznokciu dodatkowo aby serduszka nie wyglądały na takie płaskie postanowiłam lekko je urozmaicić dodając białe kreseczki po bokach no i na białych serduszkach wykonałam również czerwone kreseczki jednak tutaj uznałam, że są one troszeczkę za mocne dlatego nałożyłam sobie odrobinę topu na tę moją szklaną podstawkę i zaczęłam lekko te kreseczki rozmywać dzięki czemu stworzyło mi się coś w rodzaju takiego cieniowania na serduszkach aby jeszcze bardziej urozmaicić swoje zdobienie na palcu wskazującym, postanowiłam odbić stempelek z napisem love. No i na koniec pozostało nam jedynie pokryć paznokcie topem hybrydowym. Ja akurat mam top no wipe, czyli top bez warstwy dyspersyjnej. Dodam tutaj, że top jest najrzadszy ze wszystkich produktów, więc trzeba uważać przy malowaniu, żeby nie zalać sobie skórek. No i tak prezentuje się gotowe zdobienie. Mam nadzieję, że moje walentynkowe zdobienie przypadło Wam do gustu, a teraz jeszcze pokażę Wam kolorki, które posiadam z marki Black Pearl. Jak widzicie, nie ma ich zbyt wiele. W większości są to właśnie czerwienie, ponieważ wybierałam sobie te kolory głównie pod to moje zdobienie walentynkowe, ale jest tutaj też kilka innych kolorków, więc teraz pokażę Wam je z bliska. Krycie tych wszystkich kolorów jest naprawdę bardzo dobre. Zresztą mogliście już zobaczyć próbkę podczas malowania paznokci. Moim zdaniem każdy z tych kolorów kryje naprawdę świetnie już po tej jednej warstwie, a po dwóch warstwach mamy 100% krycia. Jedyny kolor, co do którego mogłabym się jakkolwiek przyczepić, to jest kolor biały, a to dlatego, że on delikatnie tak jakby smuży. I to nie jest takie smużenie, że on robi prześwity, tylko po prostu on kryje tak samo dobrze, czyli też już po tej jednej warstwie praktycznie prześwitów nie ma. W dwóch warstwach mamy 100% krycia, ale pozostawia takie delikatne smuszki, tak jakby się nieco gorzej samopoziomował. Natomiast po nałożeniu topu ten problem całkowicie znika i nie jest już dalej widoczny, więc dla mnie nie jest to osobiście jakiś duży problem. Natomiast wolałam Wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Właśnie bardzo często białe kolory są kolorami takimi naprawdę trudnymi i albo mają bardzo słabe krycie, albo mają mocne krycie, ale zazwyczaj wtedy właśnie dzieje się tak jak w tym przypadku. Więc tutaj właśnie mamy takie delikatne służenie, ale tak jak mówię, to nie jest jakiś duży problem. A pozostałe kolory bez problemu się pięknie samopoziomują i nie pozostawiają żadnych smug. No i dodatkowo poza topem No Wipe, z którego korzystałam w zdobieniu, dostałam również top coat matowy, więc ja teraz zrobię Wam zbliżenie i pokażę Wam różnicę pomiędzy tymi topami. Muszę przyznać, że ten top daje naprawdę bardzo fajny matowy efekt, a nie każdy matowy top coat daje właśnie tak mocny efekt matu. Niektóre troszeczkę bardziej odbijają światło, niektóre mniej i wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z takich lepszych matowych top coatów, który posiadam. Podsumowując, moje pierwsze spotkanie z lakierami Black Pearl wypadło jak najbardziej pomyślnie. Jestem zadowolona z tego, jak te lakiery się sprawdzają, jak się z nimi pracuje. Natomiast, tak jak mówię, to jest moje pierwsze wrażenie po pierwszym użyciu. Nie powiem Wam dzisiaj, jak te lakiery się noszą, jak się odmaczają, no bo jeszcze nie miałam okazji dłużej z nich korzystać. To było dopiero moje pierwsze użycie, tak więc to jest jeszcze za wcześnie, żeby dzielić się taką ostateczną opinią, że tak powiem, o lakierach. Natomiast, jak na pierwsze wrażenie, to jak najbardziej. Jestem na tak, więc jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i na dzisiaj to już będzie wszystko, tak więc do zobaczenia następnym razem, pa pa!